Raz, dwa, trzy! W ramach projektu CUS w gminie Wojcieszków Wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wojcieszków prowadzi usługi. Są to usługi edukacyjne i sportowe dla dzieci. Prowadzone są zajęcia takie jak zajęcia z języka angielskiego w szkole w Wólce Domaszewskiej w Wojcieszkowie, zajęcia plastyczne i rękodzieło w szkole w Siedliskach, zajęcia z tańca współczesnego w szkole w Oszczepalinie i w Woli Bystrzyckiej, zajęcia z języka niemieckiego w szkole w Oszczepalinie, zajęcia z tańca ludowego w Wólce Domaszewskiej, zajęcia z piłki siatkowej w Wojcieszkowie, zajęcia z piłki nożnej w Oszczepalinie i Wólce Domaszewskiej. Na zajęcia z tańca współczesnego uczęszczają dziewczęta, które lubią aktywność fizyczną i muzykę. Na zajęciach uczymy się nowoczesnych form tanecznych, ale także gimnastycznych oraz akrobatycznych. Wspólnie tworzymy układy choreograficzne, które później możemy pokazać przed właśnie publicznością szkolną. Poprzez taniec na pewno wiele z nas wyraża swoje emocje. Wpływa on pozytywnie na naszą ogólną kondycję fizyczną, także psychiczną i poprawia naszą sylwetkę. W ramach prowadzonej usługi dla dziewcząt zostały zakupione stroje sportowe oraz teczki z zawartością przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wojcieszków, a także otrzymaliśmy drukarkę laserową, która z pewnością usprawnia pracę w naszej szkole. Jesteśmy właśnie na zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia są skierowane do młodzieży klas ósmych. Na zajęciach przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Wykorzystujemy bardzo często różne materiały zakupione w ramach projektu, ale również, jak można zauważyć, wykorzystujemy również monitor edukacyjny, dotykowy, na których wykonujemy interaktywne zadania z języka angielskiego, które wydaje mi się, że bardzo podobają się uczniom. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania plastyczne. Na zajęciach robimy między innymi różne rękodzieła, które służą nam później do akademii, różnego rodzaju kiermaszy, gdzie dzieci wykonują ozdoby świąteczne najczęściej i często te rzeczy trafiają później na pomoc osobom potrzebującym lub chorym. Zespół tańca ludowego Romyki przy szkole w Wólce Domaszewskiej działa już 13 rok. W tym roku działa pod patronatem Centrum Usług Społecznych. Zajęcia prowadzimy raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu, jeżeli jest występ, i częściej. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach, grupie młodszej klasy 0-3 i grupa starsza klasy 4-5. Dzieci bardzo chętnie przychodzą na zajęcia. Zresztą mamy teraz okres przygotowawczy do występów. Okres letni to występy. Bardzo chętnie biorą udział w takich różnych okolicznych tutaj w gminie uroczystościach. Cieszę się bardzo z tego, że takie zajęcia są organizowane, ze względu na to, że dzieci motywuje to do wyjścia na dwór i do podejmowania jakichś inicjatyw, gdzieś tam rozwijania własnych zainteresowań. W dodatku, jak widać, gdzieś tam frekwencje na
naszym ostatnim treningu jest prawie 25 osób, tak więc z każdym gdzieś tam treningiem tych osób coraz więcej do nas dołączało i jak widać te zajęcia są potrzebne, bo zachęcają do dzieci do wychodzenia na dwór i do rozwijania gdzieś tam swoich pasji, zainteresowań, gdzie, ale z drugiej strony też dla młodych trenerów jest to dobre wyjście i dobra, jak to się mówi, inicjatywa, bo często jest tak, że młody trener ma gdzieś tam problem w rozwoju w jakimś większym klubie, z kolei tutaj może gdzieś tam spróbować swoich umiejętności i też zobaczyć, że wcale to nie jest takie trudne i może gdzieś tam też rozwijać się zawodowo, później gdzieś tam celować w jakieś większe kluby. Tak więc uważam, że inicjatywa z Centrum Usług Społecznych jest jak najbardziej wspaniała.